Z Ewangelii według świętego Mateusza. A gwiazda, którą widzieli, gdy wschodziła, prowadziła ich aż do miejsca, gdzie znajdowało się dziecię. Tam się zatrzymała. Witamy Was bardzo serdecznie w świątecznym Zoomie. Dzisiaj jest 6 stycznia. Ania Klepaczko i Artur Klepaczko. Spotykamy się w miejscu, które dla nas jest bardzo ważne, w katakumbach, w parafii jezuitów. Tutaj są nasze początki, tutaj się poznaliśmy we wspólnocie młodzieżowej. To od zawsze było nasze miejsce. I spotykamy się też w święto Objawienia Pańskiego, potocznie Trzech Króli, dla naszej rodziny bardzo ważne. Dzisiaj są urodziny naszego trzeciego syna, który 10 lat temu się urodził i to było oczywiście piękne wydarzenie. Natomiast dla nas też potwornie trudne. Myśmy się tego dnia dowiedzieli, że on jest nieuleczalnie chory. I to w jakiś sposób nas pogruchotało. To było doświadczenie bardzo trudne. To było też doświadczenie, pomimo naszego, nie wiem, 15-letniego już chodzenia z Panem Bogiem, na tyle nas zatrzymujące, także w naszych relacjach, że jak pytamy się, jaką gwiazdą było to wydarzenie, gdzie ono nas zaprowadziło, to na początku na pewno to nie są proste rzeczy, ale też jednocześnie to było wydarzenie, które nas doprowadziło 10 lat temu do powtórnego nawrócenia i od tamtej pory korzystamy z tego wydarzenia bardzo mocno. Pan Bóg przemawia do nas różnymi znakami. Nie zawsze są to znaki takie bardzo czytelne, ale takie bardzo jaskrawe, ale zawsze dla nas zrozumiałe, dla nas, do nas skierowane i w taki sposób, żebyśmy potrafili odczytać te znaki. I przemawia do nas różnymi językami. W moim przypadku ja jestem tylko prostolinijnym programistą. Używa często kodu drukowanego i myśmy się też nawrócili właściwie właśnie na takim wydarzeniu halowym z okazji setnego numeru Szumu z Nieba. Dlatego takie zadanie jest dla Ciebie na dzisiaj, żeby popatrzeć, w jaki sposób szczególny mówi do Ciebie Pan, jakim językiem. Jeżeli jest wśród oglądających programista, to jakim kodem do Ciebie przemawia. Tak, żeby tych znaków nie przeoczyć, żeby za nimi podążać. Idźcie, machamy do Was, uśmiechamy się i poświętujcie dzisiaj, bo dzisiaj jest dobry, rodzinny dzień. Możecie subskrybować ten kanał, napisać w komentarzu, jak spędziliście dzisiaj objawienie Chrystusa. I czytajcie Szum z Nieba.